Ale ja mam jeden taki warunek, że proszę, żeby AP się nie witał podczas... Witamy, witamy w kolejnym odcinku! Kolejny odcinek! Dlaczego, bo co? No ale ten Magesu nie, bo ty nie rozumiesz, że dla Badiego i Lejbiego witanie się jest jak po prostu taki mark. Tu się skończy odcinek. No właśnie, wiem. Bo sobie wyznaczałem co pół godziny. Dawaj, Magesu, no. Oddalaj. Aha, to ja mam. Oddawaj to pytanie, no. Magesu! Już! Zaczęło się! Elo! Witam was! Jeszcze mi się musi przywitać. Króliczy papie! Trzeba robić, serdecznie się gramy sobie w Lionborn! Z Mangetsonek teraz w Ladeuszem zaczynamy sobie. No ale Ebi miałeś się nie witać, ustaliliśmy coś, że na streamach się nie witasz. Witam. Dzisiaj gramy w Króliczy Pa, wszyscy wiedzą. Dokładnie tak, jest Wielkanoc, Wesołych Świąt! Wielkanoc w Halloween. A prawda jest taka, że gramy tą postacią, bo wszyscy wiedzą, że ta postać najbardziej rozprasza. Tak. Jak się gra w tej dziwko kołowej. Dlatego wszyscy gramy tą postacią. Że zostałem do tego zmuszony wbrew mojej woli. Ja chciałem pieska ze szlugiem w łapie. Ja, Nexa był pierwszym, który się zgodził na to. Nexa w ogóle zaproponował ten pomysł. Tak, no o Boże, tak, chcę popatrzeć na te cyce. Boże, tak. Dokładnie tak było, przysięgam, nie zmyślam. No. Ale skąd on to wiedział? Za długo myślałeś. Ale szybko. No bardzo szybko, nie, on już tyle w to grał pod moją nieobecność. Mangetsu, że jesteś taki prosty do rozgryzienia. Nie, on się zasugerował tym, że nic nie mówiłem. Czy wy to słyszeliście? Już patrzyłem kiedyś go. Co słyszeliśmy? Słuchajcie, że moja siostra mnie troluje, sadziła tutaj mój głośnik na bluetootha i zaczęła włączyć jakiegoś kurwa z Kolima. Ej, ci się ciebie słychać, Nex, czym się wydaje? Nie ja wiem. Daga, możesz kurwa się nie bawić tym głośnikiem! Spokojnie, Nex, nie denerwuj się no, tam. No włączam jakieś disco polo tu. Dotknę no, nie lubię disco polo. Rąk, a ja dotknę potem nie, to chyba było wejdę, baby. Weź tam się normalnie ustaw. Mangetsu, rzucaj coś. Ile można? To znowu ja jestem, no to dobra, no. No nieźle przedłużasz, stary. No strasznie. Ej, dobra, Nexe, jakby co, rzucam taką zaczarowaną kartę. Nie, nie chcę robić. No, co ty robisz? Trzeba sprawdzić. Ja wam poczaruję zaraz, no. Słyszałeś, że... Dobra, dziewczynki, strzelamy! Nie. Czekaj, Bladzi, co? Powtórzysz, baby, cię jest strasznie głośno. Trochę ciszej jesteś. A, ja jestem ciszej? Tak, jesteś trochę ciszej. No dobra, a teraz nie będę za głośno? Co ty gadasz? Nie, no ja muszę go przyciszyć, bo to no, jest niemożliwe. Co ty gadasz w ogóle? Ja ej, naprawdę, no bawcie się tymi głośnościami. No czekaj, będę się bawił. Czekaj, przybliżyłem mordę i dałem tak jak było. Dobra, jest okej, jest okej. Dobra, jest super. One no, ace. Jest teraz pięknie. Jak ktoś przybliża mordę, to ma w kieszeni torbę. No i co? I można powiedzieć, że dałeś asa. I się z tobą nie zgodzę, no właśnie tak tam. Ja, dobra, Magesero i speedrun śmierci, piękne. Znaczy, no, miałem słabe karty, tak? A Ibi nie sprawdza za każdym razem. Nie miałeś nawet jednego? Oj, Magesu, nie sugeruj się to. Magesu! Łapcze asa! No, także już wiemy, kto jest najgorszym tutaj króliczkiem. Trzeba wyeliminować słabe króliki, no. Bo wy mnie rozpraszacie tymi dźwiękami, głośnościami, z Kolimem jakimś. Tak, jeszcze się rozprawiamy. Ej, mam cztery karty, co jest? Wygodnie. Co? Ej, lol, on zbagował grę! On zbagował grę, co jest? Ja cię kręcę, Ibi jeszcze oszukuje, nie wiem. No, no nie, źle Ibi. On jest oszustem na max. Czemu oszukujesz, Ibi, wiesz co? Ej, nie, powinniśmy go za to... Ej, Blazi! Co? Jezu. Ty wiesz. Typo, no dobra, no ojej, zaraz. Wy się już dogadujecie na te strzelaniny, tak? Nie, no gdzie? O, nie wiesz, przyszedł. Nie wiesz, czy to patrzeć. Bywaj. Siema, Nexe. Wiedziałem. Za każdym razem. Witamy w klubie martwych królików. Co podać? Ale... Jajko. Ej, dlaczego królik i jajka są jakby tradycjami wielkanocnymi, skoro króliki nie znoszą jajek? Nie mam pojęcia, bo to właśnie, że jest szukanie jajek, to jest bez nie? sensu chyba. Przecież. Bo jajka się maluje jako pisanki, no to może... No, to była jedyna królowa. No to czemu nie ma wielkanoc z kurczaków na przykład? Ajajaj. No ale są kurczaki też.
też się daje kurczaczki, owieczki jakieś, nie? Tam. No ale królik jest taki, no, wiesz, no. No. No że się kojarzy z ikonicznie, tymi jajkami, no. Nie powinien, nie? No właśnie, wiem, dziwne jest. To jest. O czym wy gadacie w ogóle? O Wielkanocy, czy o Wielkanocy po Halloween? Chyba o jajkach gadają. Gadają o jajkach? Tak mi się wydaje, że o jajkach. No to o czyich jajkach? No ja tam nie wiem, czy ich jajkach. No kurde. No nie. Ej, widzicie, ty jesteś głuchy, wyraziłem się jasno. Chodzi o jajka od kurczaków. I gadaliśmy na temat mówię? Tego, że króliki nie znoszą jajek, więc to trochę dziwne, że one są ze sobą połączone, to zwierzę i ten przedmiot, jako jedno święto, rozumiesz? O to nie, ale to chyba okay. To, że po prostu ale króliki... nie pytałem. Mało jajek. A ja chciałem bardzo rozjaśnić sytuację, gdyż bardzo mnie denerwuje, jak ktoś nie ma stosunku do różnych świąt, lol. Bo co, bo Halloween przywędrowało za granicę, to co, to niby lepsze święto niż Wielkanoc? Weź się i biogar, nie? Ja naprawdę. Mam do ciebie szacunek, mam do ja ciebie do ciebie nie. To jest święto, w którym gra Halo wygrywa, kurwa, Halloween. Za pierwszym razem. Właśnie myślałem, że kłamać za pierwszym razem, ale mówię, to jest takie 50-50. Kurde, mogłem sprawdzić, ach. Taktyka guzika. Mogłeś. Taktyka guzika, no. No trudno, i wżej odpadnę. Ale guzik, gra takie, ale guzik robi takie RNG zawsze, jak gra w te karty, zawsze wszystko. No, guzik to jest mój ulubiony gracz. No. Ja bardzo lubiłem zostawać sam na sam z guzikiem. No. Tak, guzik to jest. Guzik grał ze mną 3 tury. W pierwszej skłamał, od razu dałem mu layer i strzelał. Potem z drugą nie kłamał, za drugim razem kłamał. I go też sprawdziłem i strzelał. Potem znowu za pierwszym razem kłamał i znowu strzelał. Ej, ale to dobrze w sumie, że to jest tylko gra komputerowa, bo byśmy Artura bardzo szybko nie zobaczyli już na tej ziemi. Nie miałem żadnego asa. Ja się zastanawiam, czy AB teraz będzie mistrzem zarówno Among Us, jak i Liars. Nie, AB będzie dołączył do naszego gangu króliczków martwych. Tak, tak, tak. Tak. Trzymam, no dobra. W następnej rundzie. Przybij gwoździa w stół, nie kusicie? Przybij gwoździa w stół, to się nazywa. Nawet muszę jakiegoś szacika jebnąć, zanim walnę w stół. Uszami ruszyć w dół. Bez ruszania uszami, bo to znak ekscytacji u królików, lol. Tak? No. Znasz się na królikach, nie. Jesteś takim zoologiem jakimś, tak? Wiesz co, szczerze, jedyne wspomnienie, jakie w życiu mam z królikami, ja nie żartuję teraz, to jest jak byłem dzieckiem takim, nie wiem, z 5-6 lat miałem. I cię użar. Nie. I generalnie poszedłem do dziadka zobaczyć, co tam trzyma w tym, co tam trzyma w swoim chlewku. Nie, tym razem, panie. I dziadek mi pokazał taką gromadę pięknych króliczków, nie? Aż farta. Ja się sprawdzałeś im jajka nie, wtedy. Nie. Ja się wtedy... No, ja się no wtedy, jak to z tymi jajami, no? Ja się wtedy zapytałem dziadka, czy mogę wziąć jednego do domu, a wiecie, co mi powiedział? Nie, bo to na obiad. I... Na pasztet, na pasztet. No. Nieźle. I to moja ostatnia styczność życiowa z królikami była. Bibletku. W sumie to traumatyczne na swój sposób. Strasznie traumatyczne, strasznie. Ty bardziej to zapamiętałeś, no to coś to oznacza. Które ile mam już? No po prostu mały ja nie był gotowy na tą informację, tak? Że to będzie obiad. No możesz. Ale nie zginąłeś. Ale wiesz, mam 4 czy 5? I zawsze było szkoda karpia, jak się zabijało. Na ja Jezu, a ja oglądaliście... A może nie, dobra, nie mówmy o tym. No. Nie, bo jest, nie, bo jest taki film, odkocham nie, gotować, bo... taki poradnik fajny na święta. Nie, może nie. I ciekawe, czy to jeszcze jest na YouTubie, kiedyś było. Ale o parówkach, oplucił parówkami? Nie, chodzi, on nagrał kiedyś poradnik, jak zabić karpia. I nazwał nie. Chyba ja tego karpia. Ale robił to jakoś brutalnie, tak? Tak. Nazwał to, coś tam mówił, że nazwiemy tego karpia Zenek, coś tam. No nie! I potem z taką ekscytacją, tego, no i mach, odrąbujemy mu głowę. No i teraz pytanie widzowie, jak myślicie, kłamał, czy robił prawdę? Ci tam gadają mu karpia. Co on robi? No, myślę, że tak kłamał, no. No tak myślałem. No, 3 karty, jak zrzucił z dupy. Trochę nie daj grać człowiekowi. To dziwne, że tak z dupy mi karty wypadają, to trochę dziwne. Do końca, Ewi, no nie, co ty robisz? W ogóle oni tutaj szybko sobie zasnęli, gece po jednym, gece po dwóch, a ty taki szajs odwalasz. Ej, no i gadają o zabieniu karpia na to. Nie, gadają o różnych rzeczach gadają. Dokładnie tak, ja nie jestem monotematyczny, mam wiele tematów do rozmowy. Tak, to fajnie. Tak. No, a ty tylko ty już te karty grał i te one ace rzucał. Boże, weź człowieku, panuje.
masz taki sam głos jak ja, więc w sumie tak byś ty mówił. No a na przykład jak mieliście choinki, to zakładaliście na samą górę szpic czy gwiazdę? Gwiazdkę. Zawsze gwiazdka, nie? Czemu szpic, jakieś gówno takie musiało być, niektórzy mieli jakieś takie, nie wiem. A przychodzi do was święty Mikołaj, czy gwiazda, czy tego, czy co tam jeszcze jest? No trudno. Bo podobno w różnych rejonach Polski na święta przychodzi jakiś inny tego, nie? U mnie Mikołaj Ja jestem ze Śląska, to u mnie było dzieciątko i z tego się ludzie śmieją. Ale mnie śmieszy na przykład Gwiazdor, tam w Poznaniu gdzieś Gwiazdor przyłożył. Gwiazdor to sobie przychodzi, nie ogarniasz. No tak, ej, Gwiazdor. Na grybki. No. Elvis Presley przychodzi. Najzajebniejszy. A u ciebie Nexe kto przychodzi? Święty Mikołaj. Ale kurde, to jest bez sensu, Mikołaj. Tak szczerze, to chcę, jak już gadam o wspomnieniach z dzieciństwa, to mam jeszcze wspomnienie, jak miałem 6 lat, jak odwiedził mnie Święty Mikołaj na Wigilię i był bardzo podobny do mojego wujka. I plot twist, to nie był twój wujek. Plot twist i wygrał Bloody, nic nowego. Dobrze. No i udało się. Wy tam gadaliście, a Blady tak się skupia totalnie. To była najciekawsza gra na świecie, serio. Ja generalnie dużo ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Tam o tym, że Nexie szukał jajków, po szpikami, o tym, że... Karpia, tak, dokładnie o to chodziło, tak. No. Generalnie takie pojedyncze słowa wyłapałem. To była najciekawsza część tej rozgrywki. No, tak nie mogłem się skupić trochę. No, tak, to wracamy do rozgrywki. To, wreszcie gracze grają. Że tam szukałeś tych jajek spod królików, to akurat nie czaję. I że podobno ich, że twój wujek chyba miał króliki w piwnicy. I co pachnie na paszczę. Blisko. Że przerabiał je na paszczę. Blisko. Mikołaja przerabiał na pasztet, co ty mówisz? No, był z tym pasztetem. Było całą rozmowę, co jest wyczajone. Ej, dobra, Ebi, to co? Wyciągasz, no i tą kartę rzucam. O nie, no Bloody. No ty, ja kliknąłem ostatnio, Bloody kliknął, teraz ty musisz kliknąć, no co? No nie, załatwiają wszystko. Jeszcze nie chcę odpaść znowu za pierwszym czy drugim. To nie mów tego, bo w tym momencie nie wskazałeś się na wyrok. Nie, no co, za pierwszym nie podniecie. Nie chcę pograć sobie. Triple kill. Nie. Nie. Triple nie kill. A tak się stresowaliście, jakbyście mieli umrzeć. Zero stresu. Zero stresu. Jezu. Ebi, czemu ty nie robisz kariery na GTRP? Nie. Z tymi oczami to by mógł. No, z takimi. Gdyby nie to, że GTRP jest dla mnie mega. Dobra, Nexe, chcesz pociągnąć czarną kartę? No, mogę, nie? Dobra, to daję czarną kartę. Bo co, bo czarna to gorsza. Oczywiście, że nie i to jest dowód, że nie. Karta. No właśnie. Dobra, GTRP ma to do siebie, że po prostu zawsze się ktoś do ciebie przypuje. Po prostu robisz. Balans w przyrodzie musi być zachowany, tak? Nie można cały czas biały kart odkrywać. No tak. No. Dobra, no to żegnam. To co? No czemu? Nie, ale no nubsko. Spokojnie. Gdzie wy się spieszycie? Na pazurki się spieszycie. Jezu, nie. Spokojnie, króliczki wielkanocne. Nic wam nie będzie. Halloweenowe. Halloweenowe króliczki. Nie no, Halloween tak już było teraz na święta. I było bez jajek, bez jajek, bo to kobiety, się teraz więc. Teraz się szykujesz już na święta. O, Magetsu, klikniesz? Jezu. Ale to nie ja klikam. A, mam ci klikać ten. No. No wiesz co, a chcecie, wszyscy chcecie, to bo ja już no, tak średnio. No, oczywiście, że tak. Dobra, to klikam. No, szanujmy się. Znaczy, bo ja nie chcę, żeby Abby miał zwycięstwo. Ja coś czuję, że tutaj będzie triple kill. Naprawdę, jakoś tak no. Od początku tej gry mi coś tu triple tak. Killem jedzie. Na no, przyszłość? Nie, liczę nie na was, wiem, liczę ale na coś was. Tak, coś tak. No double. No, prawie się udało. Klasycznie, no jak poszło na chwilę. No, ale szczerze, jakbym zginął, to by było bardziej MLG, można by było na sata wrzucić. No, tak. Ale musisz ograć teraz AB'ego, bo to nie może być tak, że on wygra. AB'ego? To my tu zagraliśmy Backstreet Bullet multiplayer teraz. Zamiast no Fajera. Sprawdźmy to. Nieważne co im życiu, i tak bym fejkował, bo nie miałem żadnej. No to co, AB? Będzie szybki win. Tak jest. No to co, żegnam. Bywaj. Papa. No, i tak się gra w miarę sporo. Rzuciła szybko rozrzuciła. Rzuciłem chyba z 3 karty i wygrałem. Ej, jak gdybyś Nexe rzucił wtedy tą kartę czarną, to wtedy byłaby trójka. Pomachaj głową. To byłby triple. Ej, no w sumie. A, Lamus. No.
Wtedy byłby. Kurczę, ej, no musimy jakiegoś tripla kiedyś zrobić. No, no trzeba kiedyś. No dobra, dawajcie. No ciekawe, czy się kiedyś. A może w te kości nawet zagramy, bo te karty to widzę, że tutaj takie monotematyczne. No, karty się to są. No, to prawda trochę. Kości, ale no. Zagramy. Możemy, ale w kości. Stop on można. Gdzie monotematyczne? Gdzie? Nie no. Gramy, tylko w, gramy tylko w te same karty. Gdy chcesz historię o kartach posłuchać, Boże, człowieku, to jest część mojego życia, której nigdy nikomu nie mówiłem. Boże, ale to pytanie całe życie. Nie wiem, czy chcę. Naprawdę, nie, 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 ja generalnie kiedyś byłem pro. Dobra, ja generalnie kiedyś. Tak, 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 dokładnie tak. Ja dzisiaj byłem generalnie, znaczy nie dzisiaj, ale kiedyś to byłem generalnie prawie pro playerem Hearthstone'a. Plus kiedyś wyszła taka gra karciana jak Gwint, Blood i Kikniku. Ja też dużo grałem w Hearthstone'a. To się pochwalę tylko a ja się pochwalę tylko, że moim głównym osiągnięciem w Hearthstone jest na przykład top 8 w Europie pod koniec sezonu. Pozdrawiam. O, dodatkowo kiedyś wyszedł Gwint i to był, jakby wiecie, ten od Wiedźmina, on wyszedł jako osobna gra i był w beta testach i pamiętam, że tam coś i pamiętam, że w beta testach był generalnie taki bardzo popularny, dobry gracz, on się Life Coach nazywał i on był, i on był, i on był 50 na dokładnie tak, i on był 50 na całym serwerze, a ja byłem przed nim. Byłem 49 na świecie w Gwinta, 2 tygodnie po wyjściu, a potem stwierdziłem, że ta gra jest nudna, przestałem grać. Pozdrawiam, to tyle z moich historii z kartami. Ja się nie mogę skupić na tym, no co sorry, się robię. No się nie dało, no dobra, czyli generalnie tak klubu o tak, że byłeś mistrzem świata. Tak, Gwinta, ja kocham karty, no, kocham karty. Ja w Hearthstone nagrałem od 14 do 19. Tak, tak, tak. 5 lat. I porzuciłeś swoje mistrzostwa tak, na tak, tak, no, granie w Minecrafta. No, 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 tak było, no. Na Getsu, jak coś mówisz na kartach, chcesz pociągnąć? Boże, ale się zmęczyłem, czułem strasznie, jest strasznie dużo presji czasu, jak to opowiadałem. To jest... Dobra, pociągnę ci. No. To nieźle. To... Tak, Mangetsu odkrywa swoje powołanie. Nie, moje powołanie. Ja coś czuję, że ginę teraz. Nie, ginę na pewno tu. Nie. A jednak nie. Ej, lol, chyba jakieś czwarte mam dzisiaj. To wszystko za te pierwsze tego, za te pierwsze strzały ostatnio. Też mi się tak wydaje. Ja ci powiem, Nexo, dzisiaj masz taką falę słowotoku, że ja cię nie poznaję. Sorry, lekarstwo. Sorry, lekarstwo. Lekarstwo nie wziąłem. Znaczy, są ciekawe o króliku, o dziadku, o... Tak, o dziadku, o królikach, tak, no. Ale... Nie, no... Pasztet, świata, znaczy, tak, no tak jak mówię, generalnie Bloody, wiesz... Brutalne historie. Jeżeli chcesz się bawić w MLG, to możesz to zrobić w tym momencie, ale jeżeli chodzi o słowotok mój, no to po pierwsze... Jest pora szansa, że nagrywamy to godzinę 20.30, a wstałem o 18.30, więc jest pora szansa, że mam w tej energii w chuj jeszcze więcej, no tak jest, no, tak może być. Jest energetyczna bomba. Bo ty dopiero wstałeś, no przecież. Tak. Mówiłeś w sumie, że chcesz nas postawić na nogi, a my wszyscy jesteśmy z zapasy dzisiaj. No. Dwie karteluszki. Ej, czemu mam tylko 3 palce w tej postaci? A... Czemu no, pytasz? Królikiem. To jest no, bo króliki mają tylko tyle palców. A nie, 4. Bloody, no, Bloody, czy twoja ostatnia karta jest poprawna? Oczywiście, że tak. Boże święty. No ja to ja? No wiesz, ty kurwa, czemu ja? No, ale... no bo musiałeś. No bo ja mogłeś to dla Magiego zrobić, nie? A on nie, musiał? Nie, no on nie mógł inaczej. A bo Magi też karty nie miał, ty z tym debilem. Ja myślałem, że jeszcze karty miał, chciałem go wyrobić. No. Ej, Lol, ja jestem jakiś nieśmiertelny dzisiaj. Cześć, nie wiedzieć, zostałem się słychać, ale ty masz cygarko, dasz buźka. Jak on tak kurwa? Ej, no właśnie, ja nie wiem. Ogarnąłem, że Magi się kart pozbył. No. Ja no bo to was od Nexa leczył taki słowotok, no dobra, wezmę te leki na ADHD, no wezmę, nie, no nie wezmę. Ale musi mikrofon ściszyć. Znacie taki gej? Nie jest, ej, Bloody nie jest ściszony mikrofon, przysięgam, jest taki sam jak był jeszcze w siedzibie go mordy, no. Ale znacie taki case, że podciszacie radio, żeby lepiej widzieć przy parkowaniu? Ale to każdy tak robi. Nie chcę, nie pociągnąć. Ja nawet siedzę jako pasażer i przyciszam muzykę, jak kierowca parkuje. Ej, naprawdę? Nie, to nie. To ja lubię pod beat parkować, nie żartuję, nie? Jak lubię tak, wiesz, dać sobie głośną muzyczkę i tak, wiesz, hamować pod beat. Jak jest drop, to nie chcesz zbierzać samochód przed nim. Nie, jak jest drop, to właśnie tak hamuje do zera, nie? Wiesz, o co chodzi. Miło się zachowałaś w takim razie. Myślałem, że kurde, tak przyspieszasz i przybierzasz samochód przed tobą, jak jest drop. Jeszcze w żadne nie wstrzymałem, zostaw mnie w pokoju. Co z tym samochodem? To, że podciszacie radio, jak parkujecie, tak?
podciszamy radio, jak żeby lepiej widzieć. No, baby tak podobno robi. Strasznie dziwne. Ja tak samo mam właśnie z Nexa teraz, że ja nie mam prawa jazdy. Ciszej, żeby więcej widzieć karty. Boże, dziadki, uspokójcie się, dopiero 20:30. Co, wy już zmęczeni? Dobra, ja myślę, bez przesady. Że dam tutaj dwa asy. Tak? A ja dam trzy asy. Tak? Tak. Skąd masz trzy asy? Skąd wyciągnąłeś? No jak to skąd? Dwa jokery, jeden as, wiesz o co chodzi, nie? No, dwa jokery i był joker dwa nawet, no nie byłem, nie oglądałem, ale mogę dać no, sobie na podobno, przykład... Podobno turbo gówno, moi znajomi z kina wyszli. Ale co? Na czym wyszli? Tak, z Jokera. Jakiego z Jokera nowy. A, Jokera. A nie, to słyszałem też recenzję. No Joker, Joker to najnowszy, to jest mega słabo. Ojoj. No. Joker najnowszy jest mega, mega świetny. No nie wiem, ja nie byłem, ale podobno jakiś musical z dupy, nie? No, taki niepasujący. Nie, ja nienawidzę musicali w ogóle. Nie, musicale są super, to prawda. Nie, ja nie lubię. Oglądałeś The Greatest Showman, AB? Nie. No to jak możesz. No to jak możesz. No to ja się zraziłem za pierwszym razem. No to jak możesz mówić, że musicale są słabe, jak nie oglądałeś The Greatest Showman? Nie, Nexa, jak sama nazwa wskazuje, tak jak ten film to jest The Greatest Show. Nexa, ale daj mi powiedzieć, zrozum mnie. W podstawówce poszedłem do kina z klasą na jakiś film, musical, polski musical. No. I słuchałem po prostu tego musicala polskiego i się po prostu tego nie dało słuchać. Jaki był musical? No to nie dziwię. To zawsze Janusz, kurde. Turbofarta dzisiaj, o co tu chodzi? No, dobrze. Z 10 lat ja temu. Ja jedynie oglądałem High School Musical i tyle w sumie. Nie, nawet więcej. No, ale High School Musical to też przecież klasa film, czy nie? Czy się mylę? Film? Ja to jakiś serial był chyba, czy nie? Nie, to był taki Disney Channelowski film, się wydaje, tam kilka części było, nie? Tam była ta... Pamiętam, tam był... Roy był, jakiś Roy był. Oni tam śpiewali i byli w wakacje zaczynali, nie? W jakimś tam tym, w takim korcie, tam golfa grali, pamiętam. One King. Jak widzowie to oglądają, mam wrażenie, że nikt nie rozumie, co się dzieje, bo każda kurwa swoją Dlaczego? No bo cztery osoby naraz gadają i dwie osoby gadają o jednym, dwie osoby gadają o drugim. Nie, no totalnie nie wiem, o co ci chodzi. A, ale wiem tylko, że Bloody bardzo dobrze tutaj, no, ogromnie, no. Czasem wierzę, ej, Bangetsu, pozwól się kart, kiedy? No dlatego ja jestem najspokojniejszy z was wszystkich. Mam chillera. Dokładnie tak, chillera, utopia, GGWP. Ty jesteś naszym agresywnym rodzynkiem tutaj. Agresywny rodzynek. Agresorem. No dobrze, że guzika nie ma, to jest dobry agresor. Jesteś agresywny jak wielbłąd. Przejebane. Dajcie kości, ja wam zwoję wasze kości. Zostaną wrzucone. Tradicional czy basic, bo to w sumie nie wiem, czy co to się na kubasa zmieniło? Basic. To jest AB. Dobra, to co? Basic? Dobra, basic. Ktoś gadał przed chwilą o wielbłądzie, nie? Daj, a ten drugi daj ten tryb, ten nowy tryb. No dobra. Który jest, jest ten nowy? Traditional to jest ten nowy? Chyba? No tak, chyba tak. To dawaj ten nowy. No, dobra. Czekaj. Bo co, jest traditional? Tak, to jest ten specjalny. Dawaj. Ale co, tutaj robimy te bety, tak? Jezu, czekaj, jestem słaby, w co? No, zagramy to, co chodzi. Ja też jestem. Dawaj, ready. Mangi. Znaczy ja się zastanawiam, jaką postać wziąć, bo nie wiem. Wybierz sobie. Oj, no, wracaj do mnie z bliskiem. No, i naprzeciwko sama. Nie, no, nie będę wam strażaka. Mistrzunio teraz będzie. No właśnie, jest idealnie, no, o co wam chodzi? Idealnie, kamerka jest, jak jesteście trochę niżej. Co wy gadacie w ogóle, widzę? O kurde, misku! O kurde! Co to jest? Myślę, że możesz to sprawdzić, Vladi. Dobra, stop. Nie sprawdzajcie tego. Tak, nie. Bez sensu. No, ale nie wiedziałem, że to się aż tak dużo dać. Ale zobacz, blisko byłeś. 13 ci zgadzał. Trochę przygiałeś ogólnie. Sobie. No. I możemy zacząć grę. Ale to nie jest ruleta. Teraz mi się wybuje. Mangę, co to nie tak? To nie tak się gra. Znowu ja. Ej, ale byłby plot twist, gdyby dobra, było. Dobra, to... 20 teruje. To trzeba tutaj ostrożnie podejść. O, żebyście mieli ten... Możliwość... 3? Macie? Dzieli. Dobra, 3? Poczekaj chwilę, bo ja nie pamiętam. Co? Ja co nie mam. Trzy szóstki. Ej, dobra, na czym polega a i ogólnie, z tego co ogólnie wiem, to chyba jedynki też działają tak, że jedynki liczą się do... powiedzmy, dajesz 5 piątek.
i chyba jedynki liczą się do piątki. Z tego, co tam kojarzę. Ale nie wiem, czy to jest ten tryb, czy ten drugi. No, no tak przynajmniej jak oglądałem. Sześć czwórek? Jeszcze raz, jak ten spoit, że to jest następny gracz. A nie, mówi? Jak to jest to, ten obstaw? Żeby był ten spot on, czy jak to tam, to no. Musi być po prostu równo. I czekaj, ja w tym momencie mogę zbetować maksymalnie 6 czegoś, ale tak? Że ja na przykład stawiam, że jest dokładnie 4, 6 tak, tych czwórek. Tak. I teraz jakby było 6 czwórek, to wszyscy byśmy teraz pili. Dobra, ja bym pytał, czym jest spot on? Ale jaka jest kara dla mnie, że ja nie znaczy... Ej, no samo się zbetowało, suka! No mówię, to samo miałem, nie? No, ale bez sens. Aha. Nie no, dobra, wiesz, że Bladiego... A najgorsze jest to, że Bladiego mogłem sprawdzić. O kurde, co jest? Nie ma, no. Nie ma, bo ja miałem zero, wiesz? Może by siadł. Ale ja myślę, że jakbym Bladiego sprawdził, to on by to pił, nie? Chyba. Tylko ja się zastanawiam, co to jest to trzecie kliknięcie tam, bo tam jest call liar i coś tam jeszcze było. Teraz no, ty powinieneś to widzieć. A nie, bo to moja tura. Jedynki działają jak Joker, tak mi mówią. Joker? No właśnie mówię, no, że jak Joker, ale no. Nadal nie kupam tego spot in, to jest takie dziwne. No to jest, no mówię ci, że musi być równo po prostu. No teraz, dobra. Na przykład, jakbym teraz skolował spot on, to wtedy muszą być 4 szóstki. Ale na całej planszy, sprawdzasz równo. Poprzedniego, Nexa sprawdzasz, tak? Tak, no sprawdzam poprzedniego. Ale jeśli trafię... To wtedy wy wszyscy pijecie. Kumam, czyli sprawdzasz jego. No. Okej, czyli to jest taki... Zamiast przebijać, mówisz, że tyle jest. Okej, kumam. No to jest mądre, lepsze, mądre, no. Bo nie masz tak, masz wyjście z nawianego. Ja was tak słabo słyszę, więc muszę się nachylić do stołu, żeby was lepiej słyszeć. No ty to masz stare oczy, jakbyś był po niezłym melanżu wczoraj, nie? No, dużo wypiłeś chyba. To Bladi był akurat po melanżu. A ja byłem po melanżu. A co robiłeś wczoraj, Bladi? Ja spokojnie, a to ojej, ja gram. Czego nie robiłem, no teraz nie grasz. No. A za kogo byłeś, Bladi, wczoraj przebrany? O właśnie, to jest dobre pytanie. Za siebie. Za coś tam Muertos. No wiesz, to tak jest śmiercionośne. Tak, totalnie nie wiem, no. Los Muertos, ten meksykański mos, taki. Mos Muertos. No Muertos. Dokładnie to. Six o kurde, grubo. Nie to sprawdził. No ja też pozwolę sobie sprawdzić, gdyż nie mam żadnej. Ja mam tylko uwaga. Tom. O nie! Czy ty się właśnie wywaliłeś? Chyba no, tak. Wywalisz, o jak, no to ten. Bywajcie! No, miło było, Nexter, trzymaj się. Będziecie lepiej obstawiać. Przynajmniej będziecie mieli spokój od mojego pierwszego.